Odchodzi. Scena siódma. Aniela i Klara. Tak drażnić, dręczyć, to się już nie godzi. Cóż, pójść za niego? Ja tego nie mówię, lecz gorycz losu niech litość osłodzi. Niechaj mu przynajmniej o przyczynie powie. No co? Niech kocha, płacze, jęczy, kona. Ach, tego nie chcę i ty nie tak sroga. Gardzę miłością, jestem niewzruszona. Wszak ci się znajdzie łagodniejsza droga. I na cóż tam słów, gdzie dosyć na znaku. Może mam przed nim, dygnąwszy trzy razy, kręcąc fartuszkiem, piekąc rak po raku, prosić jękliwie, aby bez urazy przyjął odpowiedź. Wprawdzie niezbyt miłą, ale ogólną dla całej płci jego. O pewnie, pewnie. Lepiej by tak było, niż wciąż powtarzać w obliczu biednego, że jego miłość, równie jak osoba, ani cię bawi, ani się podoba. Wierz mi, Anielo, wszystko to za mało. Nie wiesz, jak twarde jest serce mężczyzny, jak prędko rany umie ściągać w blizny. Blizny, co potem stają mu się chwałą. Nic ich próżności nie zbije, nie skarci. Im więcej przeszkód, tym więcej uparci. Łaj, garć, nienawidź. Oni w nienawiści, gniewie i wzgardzie mają swe korzyści. Tak, że nareszcie czasem z nas niejedna, tracąc cierpliwość, tracąc głowę, biedna, znudzona walką, ze wszech stron ściśnięta, musi pokochać, by pozbyć natręta.